That is, until I found you. W kolejnym odcinku z serii Destiny. Mam nadzieję, że tym razem bez większych problemów już uda nam się tutaj przetrwać tą całą falę zamieszek, która nas tutaj napotkała. Tutaj trzeba będzie bronić teraz chyba tego duszka, a może dostać się gdzieś dalej. No, mówiłem. Repair back up condition. Dzień dobry panu. Czekajcie, sobie lekko ściszę, bo tutaj... O, widzicie tam tych jeleni? Będziemy tam strzelać pomału. Próbując trochę... jakby... trafijając... No nie trafiłem z takiego kąta. Serio, aż taki rozrzut? O, dostał poku. Teraz już nie poku. Chodzi o to, żeby tam lekko osłabić. Znaczy lekko, właściwie osłabić po prostu. Z takiej odległości to niestety trochę zarzuca już. I on zdaje się, że się leczy. Więc nie ma sensu nawalać w niego. Tylko w tego. Teraz już jest... no. Byle trafiać. To go zabijemy. No. Dobre. Po ręku. Na szczęście rekord na tyle duży. Dostał. Dzień dobry panom. Drugi teraz, chodźcie. No. Chodź tu. Nie uciekaj mi. Misiaczku, chodź tutaj. No. Gdzie wy się chowacie? Dostał. Dobra, tu gdzieś na górze coś jeszcze będzie. Zapewne. Na tej kondygnacji. O, tutaj chyba gdzieś. O. To chyba snajper. Wow. Nie tak granat miałem rzucić. Kurde. Dostał trochę. Dostał ten. No to i teraz ciebie. Oj, zaraz się wyczerpie bateria. Trzeba będzie zaraz ją podłączyć, ale to chwila, bo tu niestety nie mam kabla. Muszę go najpierw znaleźć. Na 40 minut teoretycznie powinno wystarczyć. Ale może... dla świętego spokoju na samego siebie. Może to jednak podłączę. Dajcie mi tutaj amunicję do wszystkiego, co jeszcze nie mam na maksymalnie. No pięknie. Dobra, dajcie mi tutaj tylko kabla podłączyć. Na szczęście go mam tutaj na wierzchu. Więc nie ma większego problemu. Tego mogę być cały czas podłączony. Oczywiście ty mi tutaj zaaplikuj. Duszka. Dobra, teraz... łopanie! Wow, tu jest ich dwóch! Nie wiem, którego mam nawalać. Ła!
Nie daj się tak... Nie daj się trafić! No nie! Bo to rozpoczynamy od początku, niestety. Kurde, musimy szybko teraz skasować tych wszystkich. Dobra, idziemy od razu na górę. A będzie szybciej się to robi. Właśnie dlatego zaczynałem już od tego momentu, w którym pokonałem tych tutaj u góry. Łoty! Paziu. Chodź. Teraz zapraszam jeszcze raz tutaj. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzisz. A, zapomniałem. Tutaj szanki idą. Ło! Występuję, że w tym momencie akurat jest... Nie ma zapisu. Ła! Dobra, dostał. Teraz ci. No! Jak ty tego granata rzuciłeś? Nie zasłabiaj mnie psychicznie. Nie. Dostał? Ostro, dosyć. O, wow. Oni już to na górę wleźli. Tym ogarnęli. No i ja ich tam kasuję i... Chodź. Usuńmy się. Władowałem się w taką nieprzyjemną trochę pozycję, ale da radę się z tego wywinąć. To nie ma problemu akurat. Dobra. Tego tutaj stwora. Nie udało się go zabić od razu. Zaraz. Co tu jeszcze jest? No. Buję się. No i właśnie włączają w tej chwili prąd. To ja muszę teraz tamtego skasować. Chodź tu. Dobra, nie trafił mnie ani razu. Jak już słyszę ten dźwięk metalu, rzącego o metal, to już nie jest dobry znak dla mnie. Chodź, tu turny oko. Dobra. Teraz zostali tylko tam dregowie. I ci. No, tylko jeden został z nich. Tylko trzeba go wyczaić, gdzie on jest. Jak się już ujawni. Ale was tu. Za daleko to? Ten niestety ma naprowadzające. Już nie jest takie fajne. Ale go zaraz też wykurzę stamtąd. Chodź. Pokaż tego ryja swojego. Rennego. Jeszcze jeden. Dobra. Jedni już pokonani. Teraz jeszcze drugich. Trzeba będzie zrozwalić. I trzecich. They're tapping in somewhere else.
Chodź, 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 chodź. No, nie czaj się. Wow. Zapomniałem o tym znowu. Powinien jakiś wieśniak przyjść. Oczywiście zaczynamy już od nieprzyjaznych mi wieści. No właśnie. Właśnie! Żebym zdenerwował. Ale dobrze, że miałem załadowane to. Ale szczęście. Dobra. Jeden mniej na pokładzie. Po nogach. Lekko. No. Nie uciekasz mi. Tu jesteś. No i uciekają mi, no. Bredne to takie. Wygoniłem jednego. O, dobry kon, dobry. Podniósł się. Dobra. Ale masz główkę ładnie. Mówiłem. Ta amunicja do snajperki by się przydała teraz. Bardzo chętnie bym przyjął każdej jej ilości. Na ukos. Ładuje na fulla mnie. O nie. Chodź tu. Ho. Dobrze. Dobra, mam amunicję do snajperki, ale nie wiem, czy ja tych dwóch snajperów teraz przeżyję. A teraz? Co tu jest? Teraz skrypt nie załączył tych snajperów. A macie tutaj? Nie! Zwiewać, zwiewaj! Zlewaj jak najdalej możesz. Jest sporo już. Dzień dobry. Chodź, no, chodź tu. On ucieka. Ła, 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 ła. Jakbym go... Jakbym go spróbował wyciągnąć. Ej, no nie strzelaj we mnie tyle razy, bo ja nie ogarnę. Chodź. Pomału. Pomału. Shit, trafił we mnie. No i tam jest tylu. Co to się dziwić. Nie przeszkadzaj. Teraz to bym musiał strzelać. Nie. Dobra. Jeden zginął. On tam jeszcze jest kapitan.
Nie, 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 nie! Nie! No zbugował mi się na tym. Fu. Aha. No nie. Aha. No. Lol. Zbugowałem się na... Co? Aha. No i to mi nic nie daje. Właśnie wszedłem. Wszedłem w krypty. Jestem boski. Nie wiedziałem, że w grach tego typu da się wchodzić z tekstury, nie? No zajebiście po prostu. No kurde, no. A byłem tak blisko. A pierdziele, jakie ścierwo. A jak da się z tego wyjść jakoś? No tu są ściany i tu nie da się zejść niżej. O, i teraz się odbiło. Także prawie mnie zabiło. Da się tu jeszcze coś zrobić w ogóle? Jakiś setting, cokolwiek? No, no nie da się tego nic z tym zrobić. No i co chcę tu zrobić teraz? Chyba tylko zabić się mogę, nie? Ale ścierwo! O, patrzcie! Wszedłem! Ale shit! Ale fekalia, nie? Ale wyszedłem. Wow, 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 zapomniałem, że tam jest ich dwóch. Dostał? Wow, 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 wow. Chodźcie tu, chodźcie. No. Możesz przestać biegać. On ma dużą tarczę strasznie. Jeden. Drugi. Ja tam wolę te dragi sobie powywalać. Może ta amunicja już się kończy. Nie uciekaj. On ucieka od razu jak ma tarczę rozbitą. Niestety, to mnie trochę martwi. Chodź tu. Zaryzykuję. Najwyżej przegram. Gin! Yes! Whoa, whoa, whoa.
Wow, 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 wow. Nie, 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 nie. Tylko się nie daj. Ole na farcie. No. Let's get back to the archive. Ole się pofarciło. Huh. Ale miałem problemu z tą misją. Jeszcze coś? No tu czeka? No to była chyba najtrudniejsza rzecz, jaką dało się tutaj zrobić. Pathways to other galaxies, mappings of Avex's underworld, a place they called the Vault of Glass. Hopefully the Cryptarch can make sense of it. I'll let him know we found it. Mam nadzieję, że dobiję ten 12 chociaż tutaj. Do skończenia misji powinien być ten już 12. Bo kolejną misję już mam chyba na 13 poziom. Coś mi się wydaje. Titan Codex. Rewards. Trochę tych nagród zdobyłem, bo jakieś tam śmieci się rzeczywiście mnie tutaj przykleiły, że tak powiem, do mnie. O, na szczęście jest najważniejsza rzecz zrobiona. Set destination. Tu co prawda mielibyśmy kilka misji do zrobienia, ale nie. Level 12, story. Level 13, story. Hard. Hard. Jeszcze hard. Aha, bo tu jest teraz na... Level 14, strike. Level 11, story normal, to już zrobiłem go. No, też go zrobiłem, bo tutaj za tych punktów jeszcze nie mam. Zrobimy sobie 12. Dalej. Na 13 jeszcze przyjdzie nam chwilę poczekać. Uff. 3000 doświadczenia sobie zdobędziemy i będziemy mieli ten 13 poziom potrzebny, żeby misja była na normalnym poziomie trudności. Draxus has been hunted by guardians for years. If these reports are correct, he's commanding them from a network of caves up in the cinders. If we want to keep the academy secret safe, we should push into their lair and take him out. No, miałem to przetłumaczyć, ale coś tam o jakiejś zasadce i o jakichś kryptach było mowa, tak z tego co wyłapałem, bo jakoś tak się włączyłem. I'm ready if you are. Jesteśmy coraz dalej. Summon, vehicle. Lecim. Jakiś śnieg chyba to biały, nie? Na pewno się świeci. Amber Cave. No już jakieś lapsy. A ten nie strzela. One mają 11 poziom doświadczenia. To trochę wydaje nam tą przewagę, że mnie zabierają chyba. A. Nie dam się tak łatwo trafić. Wy i tak mi mało doświadczenia dajecie, no ale spróbujmy, może coś jeszcze zdobędę na was. Co wy nie dacie mi nawet pojazdu przywołać, jak ja będę. No, 35 doświadczenia, no mówiłem, że nic nie wiele. Dają. Za te ciecie. O, tam jest żlinka przy okazji. To sobie mogę zebrać, nie wiem do czego. Pan snajper. Ła!
Wow! Jakiś mini boss. Dobra, wszystko po kolei. Wszystko kurde po kolei. Shit. A ty jeszcze nie wybiłem. A patrzcie i ty. No. Z taką ilością przeciwników to ja sam raczej nie dam rady. Chyba, że podstępem. Chodź tu. Tak właśnie wszystkich po kolei. Ło! Kasuję to. No gdzie? Tu dwoma czy trzema strzałami mnie już prawie nie było. No. Run, Julek! No jeszcze dalej mnie wycofaj. Czym to się przywoływało? Selectem? Tak, selectem. Patrzcie, już bym zapomniał. Aha. Jednym strzałem. Spoko. No zarąbiście po prostu. Jednym strzałem mnie kasują. Biegnij! Nie chcę się z nimi walczyć wszystkimi. A. Gdzie to jest przejście wyżej? Nawet dragi mają 13. A tu ja chyba przeszedłem akurat w to miejsce. Co trzeba. Aczkolwiek cofnęła mnie znowu do tego gównianego. Jeden drag. Gdzie uciekacie i tak nie macie ze mną szans. No i tak nie macie ze mną szans. Jakby was było tyle co mnie. Ale was nie było. A to tak oceniam. Gdzie to mnie prowadzi? Tą mańkę. Mnie prowadzi tutaj. I teraz niby tam. No. No, chodź tu. Dobra. Skosowane kolejne. A one teraz się znowu pojawią. Ile jakbym tu nie wybił, to zaraz znowu pojawi kolejny przeciwnik. Dobra. Macie tu tak. No tak. Tu mnie to nie dziwi. Ale teraz już mogę przejechać tamtędy. Bo jest jak? Nie ma jak. No, dopiero was wybiłem.
to jest misja na 12 poziom. Więc dlaczego? Aha. Coś mi się wywalić chciało. Tam. Właś. No. Dobra. Dało się zostawić tych z tyłu. Nie będę się tutaj narażał życia jeszcze miliard razy przecież po to, żeby tylko nabić miliard expa. Jakiegoś pojedynczego. Coś jakby... Większy to nadążać. Zamulił się. Za to, że ja nie odpowiadam. Nie daj się trafić. Nie daj się teraz trafić. Znowu skrypty wchodzę? Nie, to tylko kamienie. No. Będzie to w końcu do ładu i składu. Dość to w końcu takiego ładu i składu z tym dźwiękiem. Ciągle się coś sypia w tym Destiny, ja nie wiem. Dzień dobry. A w sumie, czemu ja nie używam takiej? Aha. Nikogo nie trafiłem? LOL. Ja bym chciał taką umiejętność, że się odwrócę tyłem, to mnie granat nie trafi. Dobra. To już mi nie wygląda na takie wielkie pole, jak miałem do czynienia w poprzednich misjach. Chociaż wrogów ma zupełnie niemiara tutaj. To pole. Dobra. A. Nie przychodź nawet koło mnie. A ja chyba czasowo odpycham do góry, co? What? The fuck? O ty. Chodź tu. Nie. No. Dzień dobry. Wytrzymałeś. Jest. Zabity. Będzie pewnie sprawiał problemu ten wandal niż... Jeszcze tu jest jakiś jeden. A ten strzela na szczęście. Trzeba go przestraszyć. Dobra. Jeden mniej. Do amunicji. Chodź tu. Co, grupka się posypała, to od razu się spierdziela, nie? Ha! Chcieli mnie tutaj patentem wziąć, skubańcy. Nie, patentem. No jeszcze drag dochodzi jakiś. Dostał. O nie.
ssał każdy coś. A! Teraz snajperką gram. Dostał? To najważniejsze, żeby ten cieś dostawał. Jakoś damy radę wyminąć. Pomijać, powymijać, pozabijać. Kasacja. O! Dzień dobry. Tu się jakoś tak... zrobiło w miarę spokojnie. No. Ile was tu? Dobra, w sumie możemy ich zostawić. Leję ciepłym moczem w sumie na tych przeciwników. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Znowu coś tu? Coś? Gdzieś, w czymś, na coś, po coś? Dobrą stronę biegnę? Dobrą. O nie. Już się zaczyna Darkness Zone. Czyżbym musiał pobić jakiegoś większego ziomeczka? Must belong to the House of Winter. I've never seen one on the surface. The Kale's gotta be inside. Whoa. Co wy sobie myślicie, że ja sobie tak zejdę do was? Zaczynam od oka. Aj. Też tak nie mogę, widzę. No. Znowu na... No. Znowu na skrypty mi chciał wejść. No nie trafiłem. What? No ja się nie spodziewałem w ogóle tego, że on spadnie mi. Myślałem, że zabiję już pierwsze tempo. Sześć zabić już. A, rany. Czyli to oko znowu ma pełne życie, niestety. Dobra, musimy tu jakoś to... ich rozwalić. No ile was muszę nawalać? No proszę was. Unikałem tych strzałów przecież. Dobra, kasacja. No dragi to sobie mogą tu przychodzić, tyle wandale nie przychodziły. Dobra, dostał. O, to mnie ratuje tutaj te cztery amunicji. Tutaj. No, o. Pięknie. No. No nie biegaj! Nie mogę sobie trafić. Ale się złożył. I zaraz będą te oczy i tak dalej, nie? Fajna muzyczka teraz leci. Aż mi się spodobała, no. Tak jakby się naprawdę coś działo, bo się dzieje. Bubu. Wow. A was tam się nie za dużo porobiło?
kasuje oka, to możemy sobie tutaj ogwizdać, szczerze powiedziawszy. Pan oczko jest tutaj najważniejszy. Pan oczko! Chodź tu. No, oni wszyscy tu ze snajperkami chodzą. O, stań, stań. No nie ruszaj się. Znaczy tyle prosto w baniach. Dobra, na dwa strzały i tak leci. Ale wolałbym, żeby na jeden poszedł. A! Poleciał. No, tam jest też kolejny pan, z którym nie chcę walczyć. Tego tu jeszcze pilnuje wszystkich wandali. Oho, chyba dźwięk się poprawił. O! No pan oczko. No właśnie. Tak wygląda walka z panem oczkiem. Ale panoczko się tam nie leczy. Gdzie jest panoczko? Stał. Chodź. Nie trafiłem. Dostał. Amunicji końcówki mam. Amo. Niestety, może gdzieś tam na dole będą leżeć jakieś. No. Nie możesz teraz strzelać. Jest, mam końc. Mam tu amo. Mało, bo mało, ale jest. Brak. Dobra, dzięki za amo. Przyda się na brazerów. Czy nie na brazerów, tylko tych wandali. Ile jeszcze jakiś został? A, ci oni nie mają tych. Kapitan. Lecieć. On ucieka. Bo jest słaby. Ale nie na tyle mocny, żeby mnie nie pokonać. Ha. Ja was widzę. Widzę. Dobra, póki co jest spokojnie, więc sobie tutaj zakończę odcinek i powitamy się w kolejnym, więc na razie.